Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. Dzień dobry. Witam Państwa w sobotni poranek. Czy to już z tego, co mi tutaj organizatorzy przekazali, to mam Państwu powiedzieć o tym, czym się zajmujemy jako Związek Przedsiębiorców, jako Fundacja Warsaw Enterprise Institute. Mam powiedzieć trochę o tym, co ja tam robiłem w biznesie i podzielić się jakimiś swoimi doświadczeniami w zakresie zakładania i prowadzenia firm. A jeżeli coś źle zrozumiałem, to proszę mnie, jest jeszcze szansa, żeby mnie powstrzymać. Także widzę, że nie. Więc Związek Przedsiębiorców i Pracodawców założyliśmy już ponad 3 lata temu. I przyczyny założenia tej organizacji były tak naprawdę 3, takie główne. Wymienię je bez hierarchii ważności. Pierwsza to było zamknięcie naszego kolegi. Znaczy Marcina Nowackiego. Wjechało do niego ABW o godzinie 6 rano, rzucono go na podłogę przy żonie i dziecku. Dostał strasznie poważny zarzut kryminalny działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Miał wyłudzić 6000 zł od obywatela Kataru, który nie istnieje. Prokuratura przez 14 miesięcy nie była w stanie się z tymże obywatelem Kataru skontaktować. Marcin dla niego sporządził analizę dotyczącą inwestycji w Łodzi, za którą zażądał od niego 6000 i ten mu zapłacił. Były przelewy, były wymiana maili z tym Katarczykiem. Prokuratura na wszelkie wnioski adwokata i wszelkie wnioski składane i tak dalej, wykręcała się różnymi sposobami, że nie mogą dzwonić za granicę, bo mają telefony zablokowane, szopki kompletne. Polskie służby dyplomatyczne również nie były w stanie przesłuchać tego człowieka w ramach pomocy prawnej za granicą. Po 14 czy tam 16 miesiącach czy więcej Marcin kupił mu bilet lotniczy. To jakiś zamożny Katarczyk, więc go to sporo kosztowało. Chyba 18 tysięcy złotych musiał za ten bilet zapłacić. Przywiózł go i pokazał prokuratorowi, że on żyje, istnieje. No już dalej się nie dało. Został oczyszczony. Niby w tym naszym szeroko pojętym środowisku wcześniej też takie rzeczy się zdarzały. No bo i wcześniej pamiętam, jak aresztowano Romana Kluskę, tak, kurde, tyle ma pieniędzy, jeszcze jakieś przekręty mu się chce robić, Boże, co to? No, wtedy jeszcze nie było takiego totalnego braku zaufania do organów ścigania. Potem sprawa Lecha Jeziornego. No ja mówię, no Boże, kochany, no jak Lech? Przecież to święty człowiek jest w ogóle. Jak to jest możliwe? To jest Lech Jeziorny, to jest bohater tego filmu Układ Zamknięty. No ale te aresztowanie Marcina, który był z nami bardzo blisko i teraz jest wiceprezesem związku, no spowodowało, że no, pomyśleliśmy sobie, że to nie może tak być, że my musimy mieć jakąś strukturę, jakąś organizację, która w ramach tego typu przypadków będzie w stanie jakoś sprawnie reagować. Chcę też tutaj jeszcze przypomnieć, to znaczy powiedzieć, że jak Marcina aresztowano, to prawie wszyscy nam odmówili pomocy. Nikt się nie chciał angażować. Zrobiliśmy konferencję prasową z Robertem Gwiazdowskim i z Lechem Jeziornym we trójkę. Zadzwoniła do mnie pani Anna Marszałek, dziennikarka rzekomo Rzeczpospolitej i przez 40 minut przekonywała mnie, żeby tą konferencję odwołać. Że te zarzuty takie, to tak jest, bo to wie pan, pan się nie zna na tym, ale to się robi w ten sposób, że na początek się stawia jakiś bardzo mały zarzut, a potem to wie pan, tam za uszami pan się ośmieszy, pan się skompromituje po prostu. 40 minut mnie ta kobieta przekonała. Prawie wszyscy nam odmówili pomocy, z wyjątkiem tych wcześniej dotkniętych. I pomyśleliśmy sobie, że tak nie może być, że musimy mieć jakąś strukturę, która w razie czego
w ramach tego typu przypadków będzie w stanie reagować i bronić takich ludzi. I to był jeden powód. Drugi powód, dla którego to założyliśmy, to był dalszy ciąg tego, to jest nasze biuro interwencji. Ono jest, ZPP ma trzy biura takie ogólnopolskie. Jedno ma w Warszawie, tutaj zaraz obok, po sąsiedzku na Krakowskim Przedmieściu, drugie ma w Łodzi i trzecie ma we Wrocławiu. Biuro we Wrocławiu to jest biuro interwencji ZPP i ono się zajmuje właśnie tego typu przypadkami, choć w organizacji, że tak powiem, od tych trzech lat takich drastycznych przypadków nie mieliśmy, ale żeby Państwu uświadomić skalę, to mamy około 30 zgłoszeń dziennie. Znaczy my mamy jakby, bardzo szybko musieliśmy zmienić zasadę działania naszego związku, bo my bronimy tylko członków, jak innych to za pieniądze. Mówię to jasno i otwarcie, nie z tego względu, że jesteśmy jakimiś chamami, tylko no po prostu moce przerobowe, no, żeby, nie wiem, z czego mielibyśmy to finansować, tak? Ale skala tego w Polsce to jest około 30 zgłoszeń do nas dziennie, a przecież my nie jesteśmy ani największą, ani najbardziej znaną organizacją. Przypuszczam, że do innych też takowe zgłoszenia przychodzą. To było konsekwencją tych działań. Druga sprawa to była taka, że my byliśmy taką grupą też przyjaciół w sumie i sobie wzajemnie pomagaliśmy w różnego rodzaju sprawach i w biznesach i pożyczaliśmy sobie pieniądze i referowaliśmy sobie klientów. Spotykaliśmy się, robiliśmy dużo rzeczy i z tego była cała masa korzyści dla każdego z nas. Udzieliliśmy sobie kontaktów, jakichś poręczeń i tak dalej, i tak dalej. Pomyśleliśmy sobie, że warto coś takiego szerzej propagować wśród przedsiębiorców. I to był drugi powód. I to w różnej formie, w różnych... Nie ma jednej recepty, się w ZPP rozwija, choćby przez grupy zakupowe. Nie wiem, kupowaliśmy wspólnie na przykład energię elektryczną. Korporacje są absolutnie bezlitosne w stosunku do mojego biznesu. To żeby nie było żadnych wątpliwości. Mały biznes płaci jakieś 60-70% więcej niż korporacje. My byliśmy w stanie zbić cenę na grupowym zakupie energii, na grupowym zakupie energii o 57%. A nie zebraliśmy jakiegoś niewiarygodnego wolumenu, tak? Zebraliśmy sporo tego, czy poprzez jakieś takie spotkania networkingowe, które się odbywają i w Warszawie, i w Polsce, i tak dalej, i tak dalej. I to był drugi powód. A trzeci powód to był taki, że no nie co piątek, bo wyjdę na jakiegoś moczymordę, no ale tam w piątki się spotykaliśmy i tam sobie piliśmy wódkę, żeśmy narzekali, co jak to w ogóle, co to się dzieje, no co oni, ta biurokracja, te przepisy, no co to. I tak trwało kilka lat, aż stało się nudne, no i groziło popadnięciem w alkoholizm jakiś trwały. Więc to był trzeci powód, że no... Trzeba się temu w jakiś sposób przeciwstawiać. Założyliśmy ten związek, on prowadzi szereg różnych inicjatyw, to się trochę tak już rozrosło, że ja nie do końca tam wszystko wiem, co się dzieje, ja tam prosty prezes jestem. Ale no ja mogę bardziej opowiedzieć o tej sferze takiej, w której ja najbardziej uczestniczę. A mianowicie lobbying, legislacja, tego typu rzeczy. Kilka dni temu, w ubiegłym tygodniu, powołaliśmy już takie zorganizowane biuro legislacji, które będzie śledziło wszystko to, co się dzieje w polskim parlamencie w zakresie prawa. No, odnieśliśmy jeden niebywały zupełnie sukces, a mianowicie chyba jedyny przypadek w ciągu ostatnich 10 lat udało nam się wprowadzić przez Sejm ustawę dotyczącą abolicji składek ZUS dla takich najmniejszych przedsiębiorców, którzy zostali przez ZUS oszukani po prostu. Bo ZUS twierdził, to chodzi o zbieg tytułów ubezpieczeń, tak, że można płacić od każdego, a potem po prostu zmieniła się interpretacja, jak to w Polsce, i wjechały do nich, zaczęli im naliczać po 100, po 200 tysięcy. No, dla takich bardzo małych przedsiębiorców jednoosobowych to są dość istotne kwoty. Walczyliśmy o tę ustawę długo. Rostowski twierdził, że to będzie po jego trupie.
No ale w końcu, moim zdaniem to zupełny przypadek zadecydował o tym, że nam się to w końcu jakby udało, chociaż oczywiście temu przypadkowi bardzo pomogliśmy, bo ten lobbying był bardzo szeroki i tam... Nie będę przy ludziach mówił, jak się robi parówki, no ale... Ale dużo w tym zakresie robiliśmy. No i te kluczowe... Mnie to troszkę przeraziło, szczerze, chociaż się ucieszyłem oczywiście z tego, ale od tego, że ta ustawa weszła, to mnie trochę przeraziłem trochę stanem państwa polskiego. My doprowadziliśmy do spotkania z Tuskiem, bo Tusk zaprosił tam Rostowskiego, tego, jak on tam od tego ZUS-u, ten taki, ten tata, jak tam... O, ten od ZUS-u, no, pan Derdziuk, tak. No i też na początku oszuści, złodzieje, tam wiadomo co, nic nie będzie i tak dalej, i tak dalej. W końcu taka dziewczyna od nas, właśnie dyrektor i też członek zarządu związku i dyrektor biura interwencji tego wrocławskiego wstała, przeszła takim, dookoła tego ogromnego stołu, wyciągnęła biuletyn ZUS-u, gdzie było dokładnie napisane, że przedsiębiorcy mogą tak postępować, nawet od złotówki można ten ZUS płacić i tak dalej, i tak dalej. Podsunęła to Tuskowi pod nos. On to czyta. Mówi, o tym rano co innego mówiłeś? No i dzięki temu, że ona mu to podetknęła pod nos, no to on powiedział robić, no i zrobili. Więc mamy też bardzo poważne zasługi, że tak powiem, w uwalaniu różnego rodzaju przepisów. O czym no publicznie to trochę strach mówić, ale nie w sensie, że nie, bo ja jestem dumny, ale... W sensie ludzi, którzy to robią, bo w Polsce generalnie, jeżeli chodzi o legislację, to są trzy rodzaje ustaw. Tak? Pierwsza ustawa, którą można nazwać ruki paszwam, czyli nie wiem, ustawa hazardowa, czy tam teraz o tym węglu. Jest dyspozycja polityczna, od kogoś, kto taką dyspozycję polityczną może wydać. Ustawa ma być natychmiast przeprowadzona, trzymać mordę w gównie, merdać ogonem, uchwalić, koniec. I tutaj, tu nie ma żadnych możliwości. Żadnych możliwości zmian. Drugi rodzaj ustaw, to może nie w takiej ostrej formie, ale w podobnej, może w jakiejś bardziej pieszczotliwej. Ustawa wchodzi do komisji i ma z niej nigdy nie wyjść. Takie było ustalenie, co grozi teraz rozłamem Platformy Obywatelskiej skądinąd, takie było ustalenie w sprawie Karty Praw Podstawowych. Ona ma tam wejść i nigdy nie wyjść, tak? I trzeci to są ustawy, które wszyscy mają w dupie. I wtedy ktoś sobie tam to prowadzi albo nie prowadzi. To jest naprawdę, ja trochę w tych komisjach sejmowych uczestniczyłem, więc to jest naprawdę, tam każdy chce błysnąć. Jeszcze państwu anegdotę opowiem, bo też jestem w KPRM-ie, w takiej komisji, która... Znaczy, przestali mnie teraz zapraszać. W takiej komisji, która ma zmienić proces legislacji w Polsce. No myśmy domagaliśmy jednej rzeczy, takiej jako głównej, taki główny postulat. Jako główny postulat to taki, żeby posłowie, żeby Sejm mógł tylko przyjmować ustawę albo ją odrzucać, a nie mógł dokonywać poprawek. Bo bardzo często, szczególnie w tych ustawach o trzecich, o której mówiłem, ktoś wprowadza ustawę do Sejmu, a z Sejmu wychodzi zupełnie co innego, wbrew jego intencjom, w ogóle zupełnie coś innego, bo któryś poseł chce sobie popisać, coś tam walnie, w ogóle nie rozumie, o co chodzi. Oni to głosują, pomylą się. Nie, ja podam wam przykład, no jak to czasami wygląda. To jest kwestia uchylenia tego działania na szkodę spółkę, tego jako, że tylko można, prokurator nie może z urzędu ścigać o spółkę. Wniosła to Platforma Obywatelska. Jest głosowanie w Sejmie. Platforma Obywatelska znosi penalizację publiczną działania na szkody spółkę. Musi być na ten wniosek Platformy. Wszyscy siedzą, PiS za. Oni patrzą, to oni przeciw. Ustawa przeszła wyłącznie dzięki głosom SLD. Żeby było jasne. Także no, to jest ten poziom. No i...
Ja na tej komisji mówię, no, główną zasadą, żeby posłowie mogli przyjmować albo odrzucać, tak? A ustawę w trakcie prac można było zmieniać tylko jako autopoprawkę tego, który go wnosi. No i opowiedziałem o tych różnych rzeczach z naszych doświadczeń z komisji sejmowej. No i sytuacja zaczęła być gorąca. Jeden minister wstał tam, mnie zaczął z ziemią równać, drugi, trzeci. No ja mówię, nie, no chyba dostanę w trąbę tutaj na koniec. A wstaje wreszcie szef rządowego Centrum Legislacji i mówi, ja chciałem powiedzieć, że pan prezes Kaźmierzak ma całkowitą rację. Tak to wygląda. Więc ta legislacja w Polsce się wiele rzeczy musi zmienić, ale żeby w moim przekonaniu, gdybym, nie wiem, został królem Polski, do czego się nie nadaje, to pierwszą rzeczą, którą bym zmienił, to jest wymiar sprawiedliwości, bo w toku różnego rodzaju prac nad jakimiś ustawami, czy nad uwalaniem ustaw bardziej, bo to jest jeszcze jedna rzecz, o której musicie wiedzieć. W Polsce dużo łatwiej jest coś uwalić, niż coś zrobić pozytywnego. Przeprowadzenie ustawy jest 10 razy rzeczą trudniejszą niż uwalenie czegoś. Tak? Pierwsze, co się musi zmienić, to musi się zmienić wymiar sprawiedliwości. Bo jeżeli nie zmienimy tego, nie zmieni się nic. To ma cały szereg różnego rodzaju konsekwencji, na przykład jeżeli chodzi o stanowienie prawa. Te ustawy, które są w parlamencie uchwalane, czy które istnieją, czy one w największej mierze tak głęboko sięgają i tak są szczegółowe i tak dotyczą tych różnych szczegółów i tak się wbijają tam coraz głębiej, dlatego że nikt normalny nie wierzy, że w Polsce można coś rozstrzygnąć w sądzie. Gdyby w Polsce, w Stanach Zjednoczonych sądownictwo jest w każdym wymiarze administracyjnym, cywilnym i tak dalej, karnym, jest podzielone na małe i duże sprawy. Te małe sprawy, one na przykład, ja mam doświadczenie z działalności gospodarczej, małe sprawy w Stanach Zjednoczonych są rozstrzygane gospodarcze, w Illinois to jest do 20 tysięcy dolarów spór, są rozstrzygane w 2-3 tygodnie. Gdyby to było w Polsce, nie trzeba by było pisać tego typu ustaw. Natomiast to, że nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić, że jakikolwiek spór może być rozstrzygnięty przez sąd, to powstają to, co powstaje. Tak? I niestety lepiej, moim zdaniem, nie będzie, o czym świadczy ustawa o zusowaniu umów cywilnoprawnych, w czym cała klasa polityczna głosowała zgodnie ostatnio, choć 60-70% tych ludzi jest absolutnie tych, którzy głosowali, są przekonani i wiedzą, że to jest absurd i wiedzą, do czego to prowadzi i wiedzą, w kogo to uderza, tak? Ale też chciałem się podzielić z wami, w środę byłem na takim panelu dotyczącym podatków i systemu podatkowego, w którym uczestniczyła wiceminister Królikowska, uczestniczył profesor Witold Modzelewski, główny doradca podatkowy opozycji, co ciekawe prokurator z prokuratury generalnej, to żebyście sobie też nie myśleli, kogo się do dyskusji o podatkach zaprasza. No i powiem wam jedno, no, w podatkach koalicja PO-PiS ma się dobrze. Wydaje, że my przegramy z nimi tą wojnę o uproszczenie systemu podatkowego, bo oni mają to wszystko super, super obcykane. Tak, tworzą atmosferę zagrożenia, międzynarodowe grupy przestępcze, szajki i tak dalej, opadają tutaj, wyłudzenia, miliardy, 2% PKB, tak, dokładnie. Ja mówię, no, jakby była prosta ustawa o VAT, to może by to było niemożliwe. Na co jest riposta natychmiastowa? Jakby była prosta ustawa, to były wyłudzenia jeszcze większe. Dokładnie, mówię, ale to międzynarodowe grupy przestępcze, to wy ich łapcie. W Polsce jest tylko 4 tysiące dużych firm, a to ich to bardziej dotyczy, a nie tych 1 700 000 małych. O, proszę pana, w marcu tego roku zakład fryzjerski Wałbrzychu został wykorzystany do wystawienia faktury lewej na 2 miliony na VAT. Ustawy prostej się nie da. Ustawy pisze przemysł podatkowy, korporacje i biznes pisze.
Tak, i to pełna zgodność dwóch stron. A dlaczego się to mówi? Dlatego, żeby takich jak my na przykład, czy z innych organizacji pracodawców nie dopuścić do tego. Ustawy ma pisać profesor Modzelewski i pani minister Królikowska. Tylko ona jest w stanie napisać ustawę, bo przyjdzie przedsiębiorca, to zaraz szuruburu coś tutaj zrobi. Także mi się wydaje, ten sposób argumentacji na tej debacie, którą oni prezentowali, to mi się wydaje tak super dopasowany. To prezes Kaczyński to będzie to łyżkami jadł. Myślę, że pani Kopacz również. Także sytuacja jest ciężka, natomiast to nie ma co się poddawać. My prowadzimy różnego rodzaju działania. Teraz taka rzecz, którą się bardzo zajmujemy, no i są pewne szanse, żeby to przeprowadzić, a w zasadzie już ona by była w parlamencie, tylko przeszkodziła nam afera taśmowa, bo to wywróciło ten układ polityczny wewnątrz Platformy, no ale jesteśmy znowu na dobrej drodze. To jest ustawa o bezpośredniej sprzedaży żywności przez rolników i produkcji żywności na małą skalę. To jest takie panoptykum absurdu, jakie jest w Polsce. Nie wiem, czy wy wiecie, że rolnik może wam sprzedać marchewkę taką brudną, wyciągniętą z ziemi, ale jak ją oskrobi i umyje, to już nie może, to już jest nielegalne, bo to jest przetworzona już żywność. Nie wiem, czy wiecie, że w Polsce jak rolnik, od rolnika, który by chciał z własnego rzepaku robić wytłoczyny i wlewać sobie to do ciągnika swojego i nim jeździć i orać pole, to od niego się żąda, żeby on założył, to nie jest żart, skład celny i zatrudnił celnika. No, mamy do czynienia, ten sanepid od takiego biednego rolnika, który tam chce sobie wytworzyć rocznie 1000 kg, a nawet 100 kg sera przyzagrodowego, żąda się dokładnie tych samych rzeczy i tych samych procedur, które musi spełnić Smithfield, firma ta rzeźnicza, która tam przerabia nie wiem ile tych milionów świń dziennie. Już doszli do tego, że świnia 3 miesiące się nadaje do tego. Pracują nad tym, żeby 2 tygodnie, no ale jeszcze ciężko jest. Ale 3-miesięcznie świnki przerabiają. To jest panoptykum absurdu. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie jesteśmy na dobrej drodze, plus mamy oczywiście dużo doświadczeń i dużo sukcesów odnośnie wysadzania różnego rodzaju pomysłów w powietrze, bo jeżeli chodzi przynajmniej o Platformę Obywatelską, to 80% posłów to myśli to samo, co i wy. Tylko, że oni nie mają nic do powiedzenia tam. No. To jest taki efekt, ale są, żeby coś dobrego zrobić, jak to nie naraża ich na usunięcie z listy wyborczej, to są bardzo chętni. Także robimy tą działalność edukacyjną, tą działalność lobbingowo-legislacyjną, publikujemy różnego rodzaju raporty, publikujemy informacje, robimy taki zeszyt, takie serię zeszytów, taki katalog praw przedsiębiorcy, już chyba wyszło 5 kolejnych jest w przygotowaniu. W Polsce przedsiębiorca może kontrolować 43 instytucje, więc żeby było jasne. Więc mamy w planie 43 takie zeszyty i potem update'owanie ich. No, bardzo dużo jest tych inicjatyw. Restaurację otworzyliśmy, która zdobyła teraz ten nasz taki klub tutaj na Smolnej, który został teraz wybrany we wtorek chyba knajpą roku w Warszawie przez Gazetę Stołeczną, także to nasi koledzy prowadzą. Zaczynamy teraz też, zrobiliśmy parę misji handlowych tak na rozpoznanie i rozpoczynamy teraz też działalność takie w przyszłym tygodniu Biuro Eksportu, które będzie pomagało polskim przedsiębiorcom eksportować różnego rodzaju rzeczy. Na początek Chiny, bo tutaj, nie wiem czy wiecie, ale Komunistyczna Partia Chin przyjęła nową strategię i ta strategia jest, że w Chinach ma się rozwinąć mały i średni biznes i starają się we wszystkich krajach nawiązywać kontakty z małym i średnim biznesem. Przyszli do nas, spotkaliśmy się z jakimiś sekretarzami. No i są chętni kupować produkty. Ja myślałem, że jak oni przyjdą i przyszli, że będą nam coś zaraz sprzedawać, jakieś tamte, no oni chcą kupować. No to
chcemy, i to co my mamy, tak, czyli żywność, więc na dobrym poziomie. Co my tam jeszcze mamy? No mamy sporo różnego rodzaju. Założyliśmy też fundację. Ona się jakby dopiero rozkręca, ale już ma tam jakieś finansowanie. Ona się skupia na czterech obszarach, które w naszym przekonaniu są kluczowe dla Polski, tak? Pierwsze to jest państwo, czyli ogólnie mówiąc prawo. W Polsce, no, przynajmniej jeżeli chodzi o gospodarkę, no to te ustawy związane z gospodarką, to naprawdę one się nie nadają do poprawienia. Ustawa o VAT była nowelizowana, są różne szkoły, więc to nie jest łatwo trafić, ale od 480 do 500 razy już. W tym się nie orientuje absolutnie nikt. To się nadaje tylko i wyłącznie do wyrzucenia. Więc pierwsza to jest sprawa, to jest państwo, czyli prawo tak naprawdę. Drugi obszar to jest gospodarka. No to tutaj chyba wszyscy wiemy, że dzisiaj kraje konkurują siłą gospodarczą, tak? Trzecie to jest bezpieczeństwo. No tutaj w tym naszym regionie ta sytuacja się zrobiła mało ciekawie i nie wiadomo, jak to się wszystko skończy, a wszystko wskazuje na to, przynajmniej na razie, że gdyby ktoś chciał nam zrobić kuku, to będziemy znowu sami. I trzeba tym faktom spojrzeć w oczy, co tutaj akurat jest jedna chyba z bardziej optymistycznych stron państwa polskiego, bo oczywiście oni tam na zewnątrz mówią co innego, ale prywatnie, nie do publicznego powtarzania, to sobie zdają z tego sprawę, tak? I Polska rzeczywiście zaczyna się zbroić i małą wojnę jesteśmy w stanie być może nawet się obronić w przypadku małej wojny, tak? W przypadku dużej wojny to się nie jesteśmy w stanie obronić, bo jesteśmy za małym krajem i tutaj to chyba możemy tylko skorzystać z rady marszałka Piłsudskiego, który na łożu śmierci powiedział Beckowi, że szkoda, że Beck nie skorzystał. Powiedział Beckowi, że jak dojdzie do sojuszu niemiecko-rosyjskiego, to armię należy poddać, a 100 oficerów z szablami powinno stanąć pod Belwederem i bronić go do końca dla honoru. Więc tak, jak będzie duża wojna, to też 100 oficerów powinno stanąć pod Belwederem i go bronić, a resztę to nie ma sensu. I czwarty obszar, którym się tam zajmujemy, to jest demografia, no sytuacja demograficzna jest taka, a nie inna. Nas uderzają bardzo mocno trzy ostrza. Znaczy pierwsze, mała dzietność. To jest związane i z pieniędzmi. Na szczęście w Polsce to głównie z pieniędzmi jest związane. Nie jak w Europie, bo w Europie to są głównie czynniki kulturowe, tak? W Polsce jest to związane głównie z pieniędzmi, chociaż czynniki kulturowe też zaczynają odgrywać pewną rolę. Drugie to jest emigracja, wyjazdy i trzecie ostrze, brak jakiejkolwiek asymilacji tutaj obcokrajowców w Polsce, co jest bardzo poważnym problemem. Dla przykładu Anglicy czy Niemcy asymilują rocznie około 100 tysięcy emigrantów, my 3 tysiące, tak? U nas jest to jeszcze o tyle łatwiejsze, że my mamy takie trzy w zasadzie sprawdzone grupy etniczne, bo ja uważam, że jeżeli mamy tutaj ściągać emigrantów, to trzeba zastosować bardzo ostre, tam bez żadnych sentymentów, takie kryteria anglosaskie i tam ściągać tych, co nam są tutaj potrzebni, a nie tam, który chce wyjechać. I mamy takie trzy sprawdzone grupy, które się tutaj sprawdziły. To znaczy przyjechały, pracują ciężko, nie chodzą na socjal i tak dalej. Tak, to są Białorusini, Ukraińcy i Wietnamczycy, tak. No ale tu nie ma zgody społecznej na to, tak? Także to też jest pewien problem. No, ta fundacja też robi różnego rodzaju badania. Teraz też zrobiliśmy badanie w poniedziałek, takie dość spore badanie dotyczące tego, czy Polacy chcą bronić Polski, jakby została napadnięta. No to powiem dla uspokojenia, nie ujawniając wyników badań, że z moralnością, morale jest wysokie, o, tak bym powiedział. Także, znaczy my też prowadziliśmy pewnego rodzaju działania i prowadzimy, opracowujemy, robimy różnego rodzaju opracowania fundacji dotyczącej obrony terytorialnej Polski, tak? Też mamy taki postulat, żeby
część tej obrony terytorialnej, bo te struktury państwowe są niewydolne. No jak to zaczną gminy tworzyć, no to będzie katastrofa jakaś. My uważamy, że ta obrona terytorialna powinna być przy strażach pożarnych, przy firmach. Z naszych badań wynika, że około 100 tysięcy firm jest gotowe takie grupy założyć. No cel obrony terytorialnej jest jeden, tak? Odstraszanie to jest główne. Jeżeli w Polsce byłoby 100 tysięcy przeszkolonych grup ze zdolnością, tylko ja panie może proszę, żeby usta, te uszy zatkały, ze zdolnością do zabicia tygodniowo około 1500 żołnierzy wroga. Szwajcaria ma w swoich planach obronnych zabicie przez obronę terytorialną 1000. No my jesteśmy trochę większym krajem, powinniśmy sobie zakładać, że jakby tu Ruscy weszli, to będziemy w stanie likwidować 1500 sztuk tygodniowo. To każdy się powstrzyma. Naprawdę. Trzeba pamiętać, że jak ktoś nie chce wydawać na własną armię, to będzie wydawał na cudzą. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo poważna sprawa i lepiej te rzeczy robić teraz, żeby ta obrona nie musiała nikogo zabijać, żeby wejście do takiego kraju było dla nikogo nieopłacalne i nikt się po prostu nawet nie myślał o tym, bo straty są zbyt duże. Czy bieżąco można nas śledzić, co robimy bardziej na stronach internetowych, bo na Facebooku to my się tam trochę wygłupiamy też, młodzież, takie czasy, ale na stronach internetowych czy w newsletterach to piszemy o tym, jeżeli ktoś ma ochotę coś w fundacji robić, pisać i tak dalej, to zachęcam, będzie jakieś nowe otwarcie, takie szersze, bo chcemy się troszeczkę bardziej otworzyć od stycznia, jak już będziemy mieli pewne struktury i pewne biura przygotowane, bo do tej pory to taka struktura raczej była zamknięta z tego względu, no, że to powstawało, no, a każdy z nas coś tam robi, więc to nie jest jakieś zajęcie, którym możemy się zajmować tylko i tym. Znaczy mamy personel oczywiście, który jest zatrudniony w związku, no i on tylko nad tym pracuje. Ale że ja powiem, jeżeli chodzi o działalność związku i o te przepisy i te rzeczy, które staramy się zmienić. No czasami to wygląda dość cienko, bo nadziei znikąd, tak? Natomiast wy jesteście młodzi, nie pamiętacie tych czasów, ale no ja zawsze, jak w chwilach zwątpienia, ja się zawsze pocieszam jednym. No, jeżeli było możliwe wyprowadzenie wojsk sowieckich z Legnicy, to również jest możliwa zmiana ustawy o VAT. Naprawdę. To pierwsze było znacznie, znacznie trudniejsze. I ja tak pamiętam siebie, 85 czy tam 6 rok, ja kompletnie nie wierzyłem, że możliwe jest, że Polska będzie niepodległa w jakiejś rozsądnej perspektywie, bo to się wydawało zupełnie nienormalne. I to jest też, to co się teraz dzieje, to jest też troszeczkę tak jakby zawinione trochę też przez moje pokolenie, tak? Bo my narzekamy na różnego rodzaju rzeczy, to, żeby było jasne, może być gorzej niż jest u nas, tak? To nie jest piekło na ziemi. To ja zwiedziłem, lubię podróżować, zwiedziłem wszystkie kraje Związku Sowieckiego, niektóre wielokrotnie i mogę wam powiedzieć naprawdę z czystym sercem, może być gorzej, dużo gorzej. Natomiast moje pokolenie, nie podobają nam się różnego rodzaju rzeczy, ustawa o VAT się nam nie podoba, parę innych tam rzeczy, ale my w gruncie rzeczy jesteśmy zadowoleni. My nigdy w życiu nie przypuszczaliśmy, że my będziemy mieli to, co mamy. Nigdy. Dla nas posiadanie paszportu w domu to jest w ogóle kosmos jakiś. Za komunizmu to samochód, o Boże. Matko. A na wakacje gdzieś do jakiejś Hiszpanii, o Jezu. Także mimo tych pozorów niezadowolenia, każdy z naszego pokolenia uważa, że jest super. Może nie każdy, no, jak wiadomo, ale no, rozumiem, że tym młodszym już to nie wystarcza i oni pewnie będą jakimś motorem zmian, natomiast no, niestety cały czas rządzi ta klasa polityczna, która
która się wywodzi z tamtego okresu, czy jak w sumie nasi koledzy z opozycji, tak, rządzą. Chociaż, czy jak ta młodzież nowa zacznie rządzić, jak wybitny polityk SLD twierdzi, że Powstanie Warszawskie było w 1989 roku, no to ja nie wiem. Dobrze, to tyle chyba o związku i o takiej naszej działalności publicznej. Powiem teraz chwilę o tym, co ja robiłem. Ja wróciłem do Polski w 1996 roku. Przyjechałem tu do pracy. Przyjechałem tutaj do pracy na kontrakt na pół roku, żeby poustawiać jakieś tam biznesowe rzeczy w radiu RMF FM, bo oni wiedzieli, jak się robi radio, ale nie wiedzieli, jak się je sprzedaje. W sumie zostałem na rok, a potem już mi się tak spodobało, że już w ogóle zostałem. I otworzyłem główne dwa takie przedsięwzięcia, z których oba dogrywają w tej chwili. Znaczy, w 96 roku właśnie otworzyłem firmę szkoleniową. Ona się bardzo dobrze miała i przez lata osiągała tam obroty rzędu 10 milionów dolarów, aż Unia Europejska im zaczęła pomagać. I Unia Europejska zrobiła coś takiego, że ogłosiła, że teraz to szkolenia będą już za darmo. No więc z dnia na dzień straciliśmy wszystkich klientów. Musieliśmy zwolnić 70% personelu. No i potem zaczęły się te konkursy europejskie. Tam było raz gorzej, raz mniej. No ale to już nigdy nie wróciło do dawnej świetności. Ja wam tylko powiem, że wcześniej, jeżeli jakieś metodologie, gdzieś ktoś coś wymyślił, czy jakieś systemy szkoleniowe, czy jakieś programy szkoleniowe, które w Stanach Zjednoczonych się gdzieś pokazywały, bo to głównie Ameryka produkuje tego typu rzeczy, to w ciągu 3 miesięcy było to kupione i implementowane w Polsce. Od jakichś 10 lat, jak ta Unia Europejska nam pomaga, to ja nie słyszałem, żeby ktokolwiek coś kupił. Znaczy, wszyscy pracują na jakichś starych rzeczach albo na jakichś własnych pomysłach. Ta wymiana kontentu czy metod została jakby przerwana. Efekt jest taki, że w firmie zamiast tam pracowało około 35 osób, pracuje teraz 3. I chyba to zamknę. Drugie przedsięwzięcie, które miałem, które też się dość dobrze miało, była taka firma, która zajmowała się produkcją eventów, różnych własnych formatów. No ale tutaj kryzys, że tak powiem, na rynku prasy troszeczkę podkopał tą firmę, ponieważ gazety zaczęły robić to, czym ta firma się zajmowała, czyli zasprzedawać różnego rodzaju eventy. No i ona jest jakby teraz w tej chwili w trakcie likwidacji. Sprzedaje się już, powiedzmy, połowę różnych projektów w niej sprzedałem, z drugą połową rozmawiam. No ale robię różne jakieś tam inne rzeczy, ale już raczej jako inwestor. Tam tu zainwestowałem, tam zainwestowałem, się przyglądam, choć być może wrócę na rynek nie tylko jako inwestor, ale jako przedsiębiorca, jakieś tam kończę zamykać jakiś projekt związany z żywnością. Także przejdę tutaj do trzeciego tego segmentu mojej wypowiedzi. Mianowicie podzielić się takimi doświadczeniami biznesowymi różnymi. Znaczy, pierwsze, co trzeba pamiętać, to że biznes czy przedsiębiorczość to jest dość trudna rzecz, tak? Pierwszy rok to według statystyk, najgorzej jest w Japonii, ale taka średnia statystyka światowa, to pierwszy rok to przetrwa jedna na 5 firm, tak? Pierwszy rok jest taki odsiew. Więc to pokazuje, jak to jest trudno. I z moich doświadczeń, bo ja też parę takich błędów popełniłem, ale też z obserwacji różnego rodzaju ludzi, którzy prowadzą biznesy, to jest takich kilka błędów, które powoduje, że te firmy się nie udają. Najczęstszy błąd, który ja obserwowałem, to jest, ja to nazywałem projekcją. To jest projekcja swoich potrzeb na potrzeby konsumenta. To znaczy tak,
My lubimy norweski dramat psychologiczny, tak? Jesteśmy zafascynowani norweskim dramatem psychologicznym i nie wiedzieć czemu uważamy, że ludzkość również jest nim zafascynowana. I zaczynamy tworzyć biznes tak naprawdę pod swoje potrzeby, a nie potrzeby konsumenta. Znaczy, wydaje nam się, że no przecież to jest wspaniałe, tak? No, cudowne to jest. No to jak, no, mi się podoba, no to im się nie będzie podobało? Nie. I to jest najczęstszy błąd. Najwięcej tych biznesów, które ja widziałem, to się wykładały na tym, że były zrobione pod potrzeby właściciela. To znaczy on własne potrzeby transponował na potrzeby rynku. Więc do tego trzeba, wydaje mi się, jak ktoś otwiera jakiś biznes, to powinien bardzo, bardzo na to patrzeć, żeby starać się oddzielić swoją osobę od tego, co on będzie robił i dla kogo będzie robił, jakie potrzeby zaspokajał. Bo w tym ujęciu to biznes jest prosty. No, trzeba zidentyfikować potrzebę i ją zaspokoić, tak? Taniej, lepiej, inaczej lub inni niż inni, tak? Różne są drogi. Nie dajcie się wepchnąć w tą manię tej innowacyjności, bo to jest w Polsce to jest naprawdę, za chwilę jeszcze o tym powiem, ale to wcale nie musi być innowacyjne. Może być, ale nie musi. Musi tylko zaspokajać potrzeby tej grupy docelowej i nad tym trzeba się skupić na myśleniu i starać się oddzielić to od własnych zainteresowań, bo naszych zainteresowań niekoniecznie ktoś musi podzielać, tak? Znaczy, jeżeli otwieramy restaurację, to nie musimy jej dawać w tej restauracji, dawać ludziom do jedzenia to, co my lubimy, tak? To, co my lubimy, to co możemy w domu zjeść, tak? Musimy dawać to, co ludzie chcą jeść. W ten sposób. Myślę, że to jest taka główna jakby przyczyna. Trzecie to jest takie niezrozumienia sektora, w którym się działa. Znaczy, i tutaj widziałem mnóstwo spektakularnych przewrotek. Z grubsza, gdyby tak bardziej podzielić, tak bardziej ustanowić, są dwa rodzaje sektorów. Sektory skoncentrowane i sektory rozproszone. Bardzo często sektor skoncentrowany to jest taki, gdzie jest kilku graczy i oni mają 80% rynku, jest olbrzymia bariera wejścia do tego sektora, to są takie systemowe uwarunkowania sektora i gdzie jest powtarzalność, można wykorzystywać efekt skali, tak? To znaczy, nie wiem, produkcja pierwszego samochodu kosztuje $1 miliard, a drugiego kosztuje $500, tak? A nie na przykład typu firma szkoleniowa, gdzie produkcja jednego dnia szkoleniowego, dla przykładu, kosztuje 1000 zł, drugiego dnia 1000 zł, trzeciego dnia 1000 zł i 57 dnia też 1000 zł, tak? Czyli tego efektu skali nie ma. Tam, gdzie nie ma efektu skali, tam powstają sektory rozproszone. Mylenie tych dwóch rzeczy, a przede wszystkim próby przechodzenia z sektoru rozproszonego do sektora skoncentrowanego kończą się zawsze katastrofą, bo jest to systemowo niemożliwe. No. Jest niemożliwe, ktoś to brutalnie wyrażał, ja się ograniczę do jednej grupy zawodowej, nie da się skonsolidować hydraulików, tak? No, nie ma możliwości konsolidacji rynku hydraulików czy też innych zawodów. Niektórych. To jest taki drugi błąd. No pomijam takie już rzeczy, no, które dzisiaj to chyba są powszechne. No, trzeba mieć pieniądze, tak? No, jeżeli ktoś trzeba mieć zabezpieczone finansowanie i tak dalej, i tak dalej. I raczej być mniej optymistycznym w przychodach, a bardziej pesymistycznym w tych. To są takie główne rzeczy, które mi się wydają się ważne. I błędy, które ja obserwowałem, że ludzie popełniają, prowadząc firmy. Natomiast jeżeli chodzi już o samo prowadzenie firm, jeżeli ona już jest, powiedzmy, przetrwała ten okres ogniowy tego roku, czy dwóch, czy trzech, to jest najczęstszym błędem to jest zbytnie przywiązanie się do poprzedniej koncepcji. Tak, że ktoś sobie wymyślił jakąś koncepcję i stara się ją realizować, mimo że otoczenie się zmienia, potrzeby się zmieniają, i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc inaczej, to jest niezdolność do zmian.
Tak? No dzisiaj to wszystko się niestety bardzo szybko zmienia. I wydaje mi się, że taka elastyczność, której mały biznes przoduje, i on jest tutaj rewelacyjny pod warunkiem, że ktoś się za bardzo nie czepi tego, co sobie tam kiedyś wymyślił i będzie odbierał różnego rodzaju bodźce zewnętrzne, tak? Więc intelektualna akceptacja zmiany. Zrozumienie, że zmiana nie jest czymś, nie jest czymś nadzwyczajnym w dzisiejszym czasie, tylko brak zmiany jest czymś nadzwyczajnym. Wszystko się zmienia, więc ta elastyczność i druga jakby rzecz, to jest też związane z zakładaniem firm, przywiązanie do własnych kompetencji czy do własnych umiejętności. Bo pytanie dzisiaj, w moim przekonaniu, przy zakładaniu i prowadzeniu firm nie polega na tym, w czym ja jestem dobry, tylko, i to jest złe pytanie, bo to mało kogo obchodzi, nie staramy się o pracę. Nie w czym ja jestem dobry, tylko czy ja mogę lepiej, taniej lub inaczej niż inni zaspokoić daną określoną potrzebę konsumenta. I związek z moimi kompetencjami, czyli z tym, co ja umiem robić, jest tutaj bardzo luźny, bo kompetencje możemy sobie kupić na rynku, tak? Kompetencje nam są potrzebne do tego, żeby w walce konkurencyjnej, która występuje, umieć coś zrobić lepiej, inaczej lub taniej, tak? Niekoniecznie to musi być innowacyjnie. Innowacyjność to jest... ja po prostu jestem już tak tym zmęczony. Ilość dziennikarzy, która mnie prześladuje w tym temacie, albo jakiejś konferencji, to już w ogóle nie chodzę, bo tam by mnie chyba wyrzucili stamtąd, no, to jest potworne. Zrobiono sobie... Przede wszystkim innowacyjność zaczyna się od konsumenta. To nie jest tak, że w Polsce polscy przedsiębiorcy zachowują się racjonalnie. Racjonalnie, czyli konkurują tym, czym mogą konkurować, tak? Elastycznością, ceną. To są ich atuty konkurencyjne. Żeby konkurować innowacyjnością, musi być druga też strona, konsument. Konsumenta póki co na innowacyjne produkty w Polsce nie ma. Ja już znam tylu, którzy mają nóż w plecach z tytułu ich innowacyjności, bo Polacy przy wszystkich swoich zaletach, jesteśmy świetnym narodem i tak dalej, mają straszne kompleksy. Jeżeli wy byście tutaj, ktoś z was wymyślił, nie wiem, Apple albo nawet Google, nikt by od was tego nie kupił. Bo, ale co innego, jak ktoś przywiezie tutaj nowość prosto z Paryża albo prosto z Londynu, to jest inna rozmowa. Wtedy można porozmawiać. Natomiast nie ma po drugiej stronie konsumenta na polskie innowacyjne produkty. Z marką Made in Poland tego nikt nie kupi dzisiaj. Bardzo dobrze, że przedsiębiorcy się zachowują tak, jak się zachowują. Inna jeszcze oblicze innowacyjności to jest takie, że znaczna... Nie wiem, czy słyszeliście, że... Polska ma wydać miliard złotych, ma dać dla polskiej nauki, dla uczelni, żeby wymyślić technologię wydobywania tego gazu łupkowego. Ja prosty cham z Podlasia jestem, ale ja nie rozumiem, po co my mamy wydawać pieniądze na coś, na co już jest wynalezione, tak? To może jeszcze dajmy, żebyśmy wynajdowali nie wiem co. Na przykład. Ja myślę, że druga odsłona tej innowacyjności to jest lobbying grupy polskich naukowców, którym nikt nie chce płacić za ich pracę, więc oni chcą, żeby im zapłacił podatnik. Tak to niestety wygląda, ale pierwszą tą podstawową barierą jest ta pierwsza. I naprawdę, to przybiera. Blikle mi mówił, że jak on składa jakiś wniosek o jakieś fundusze europejskie, to no mówią, no dobrze, wniosek jest poprawnie wypełniony, panie profesorze, no ale pan powie, no tu innowacyjne coś musi być. Mówi, Boże, no ja produkuję tradycyjne pączki, no co ja mam tu, mam proszek X i zacząć do nich sypać, czy... Więc nie dajcie sobie przy takich kalek różnych medialnych narzucać, bo media często wchodzą w jakiś taki ten i zaczynają
zaczynają trąbić, pisać o tym i w pewnym momencie ludzie uznają, no tak, rzeczywiście, tak jest. Tylko, że rzeczywistość w Stanach Zjednoczonych zbankrutowało na przykład dwie wielkie sieci steakhouse'ów. A wiecie dlaczego zbankrutowały? Bo Newsweek i Time non-stop pisały, że spada spożycie wołowiny. I oni zaczęli tam na tej podstawie jakieś tam kombinacje robić. Okazało się, że spożycie wołowiny w ciągu 25 lat spadło o pół kilograma. Z 26 na 25,5, tak? A oni zaczęli nagle w steakhouse'ach podawać jakieś sałatki, jakieś różne inne rzeczy i ten. Zresztą teraz nie wiem, czy widzieliście tą szopkę z tym McDonald's. Oni też za dużo gazet czytają, tak? Że i zaczęli tam sałaty podawać. No kto w fast foodzie idzie na sałatę? No to naprawdę, to ja nie, żadnych badań nie potrzebuję. Jak to zobaczyłem, to nie potrzebuję żadnych badań. To naprawdę, no jeżeli komuś są potrzebne badania, to medyczne, ale dla tego, który podjął taką decyzję. No. Więc bądźcie bardzo ostrożni na te takie trendy medialne, tak? Trendy medialne, bo one się kształtują, one mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. Trzeba... Tutaj pan wcześniej o tym mówił. Trzeba rozmawiać z potencjalną grupą docelową, tak? Aczkolwiek też brać na to duże sito, bo na ogół grupa docelowa nie wie, czego grupa docelowa chce. Natomiast przedsiębiorca jest od tego, żeby spróbować wykryć taką jakąś główną potrzebę, którą jego produkt będzie zaspokajał i jak powiedziałem, starać się zaspokoić lepiej, inaczej lub taniej niż inni, być otwartym na zmiany i gotowym do zmian i gotowym do szybkiej korekcji kursu, bo pamiętajcie, ja kiedyś napisałem taki tekst, tytuł zaczerpnięty z Wacława Havla, i dotyczący czego innego, ale siła bez silnych i słabość wszechmocnych. I to dotyczy, jak mały biznes sobie może radzić z korporacjami w różnego rodzaju segmentach. Więc naszą przewagą jest to, że jesteśmy szybcy, możemy dokonać szybkiej korekty kursu, szybkich zmian, szybko dostosować się do otoczenia, robić szybko zmiany, wymyślać nowe produkty, nowe usługi, co wiadomo, jakby w korporacjach jest procesem powolnym. No my oczywiście w Polsce jeszcze się, chociaż to jest, tutaj jest pewna szansa na jakąś zmianę, bo to już coraz bardziej dociera do polityków, tak? Jak tutaj jesteśmy na uczelni, no to ja miałem tą firmę szkoleniową, więc musiałem siłą rzeczy się trochę otrzeć o andragogikę, czyli nauczanie dorosłych. No i proces takiej nauki dorosłego człowieka to pierwszy etap to jest nie wie, że nie wie, tak? Drugi wie, ale nie stosuje. Trzeci wie i stosuje pod przymusem. Tak? No to kilka lat temu polscy politycy, jeżeli chodzi o polską gospodarkę i polski biznes, jego strukturę, to byli na tym właśnie etapie nie wie, że nie wie. Tak? Między innymi dzięki naszym działaniom, ale też również setkom innych ludzi, między innymi tej szkole i tak dalej, wspólnemu takiemu zbiorowemu wysiłku, udało się jakoś siłą tą polską politykę przepchnąć do tego drugiego etapu. Wie, ale nie stosuje. Tak? No teraz musimy podjąć kolejny wielki zbiorowy wysiłek, żeby ich przesunąć do etapu trzeciego. Wie i stosuje pod przymusem. Tak? Bo jest coraz, w klasie politycznej coraz jest takie już większe jakby przekonanie, no że jednak te prawo, które oni wymyślają dla tych 4000 firm, bo miejcie pełną świadomość, prawo w Polsce jest tworzone dla 4000 korporacji, bo tyle jest firm. W Polsce firm zatrudniających powyżej 250 pracowników jest dokładnie 4000, tak? Tam się waha, tam, bo tam bankrutują, powstają i tak dalej, ale około 4000. I jak te prawo, czy jak kodeks pracy, który został jeszcze w lepszych warunkach stworzony, bo to zagierka dla tych wielkich molochów socjalistycznych, jak go zastosować w małych firmach? Małe firmy w Polsce to jest 95% wszystkich firm, firmy zatrudniające do 9 pracowników, a mały i średni biznes to jest 99,8% polskich firm. On daje 3/4 miejsc pracy i daje 67% PKB. A prawo jest tworzone dla tych
dla tych 4000. I jak im się to mówi, no to jak ktoś jest mądrzejszy, to to rozumie, a jak ktoś nie jest mądrzejszy, no to mówi, ale zakład fryzjerski w Wałbrzychu był wykorzystany do wystawienia lewej faktury, tak? Ale ta świadomość narasta, trzeba tworzyć presję. My tą presję staramy się budować. Oczywiście no, w Polsce no, trudne są takie merytoryczne dyskusje. Wczoraj do mnie dzwoni dziennikarz Gazety Wyborczej i pyta się, mówi, a czy wy musicie, nie możecie z tymi związkami jakoś siąść, pogadać z nimi, no, jakoś porozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, no możemy, no, tylko że to po prostu nic nie daje. No, z politykami też nic nie daje. W Polsce jedna rzecz daje, z mojego doświadczenia, 3-letniego w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, jedna rzecz daje efekty. Awantura i histeria. Jeżeli w sierpniu zaczęły się te kontrole, takie 5 lat wstecz, oni próbowali sektorami trzepać i robić ten, ja napisałem jakiś obraźliwy list do Tuska, wszczęliśmy histerię w mediach, to uspokoiło się. Przestali, ja myślę, wakacje. Okej, okay. Ale na razie nie mamy takich sygnałów już od sierpnia. A na tym spotkaniu, właśnie na tym panelu, ta minister Królikowska powiedziała, że praktyka zmiany interpretacji i wyliczania podatków 5 lat wstecz jest niedopuszczalna. Się tak popatrzyła wymownie. No okej, okay, jeżeli to nie jest przerwa w działalności, to dobrze, ale no, presja, niestety histeria, i awantura, tak? To jest w Polsce działa, jak w przedszkolu zupełnie. Dziecko, które się najgłośniej drze, te pierwsze dostaje kaszkę. I tak to u nas działa niestety, no ale miejmy nadzieję, że będzie lepiej. No chyba to tyle, co miałem Państwu do powiedzenia. Jeżeli są jakieś pytania, jak mamy jeszcze chwilę czasu, to z chęcią odpowiem. Czy jak zwykle byłem tak elokwentny i wyczerpujący, że... Jaka jest strategia tworzenia struktur terenowych? My mamy rzeczników we wszystkich województwach i w jakiejś tam części powiatów. Mamy rzeczników, a teraz też ruszamy z takim projektem stworzenia reprezentatywnej organizacji MSP. On rusza w poniedziałek, że będziemy zrzeszali organizacje. No celem tego jest stworzenie reprezentatywnej organizacji małego i średniego biznesu, bo takowej w Polsce nie ma. Jest to strasznie trudne, bo firmy zrzeszone w tym muszą zatrudniać 300 tysięcy pracowników, więc jest to dość ciężka sprawa, ale nie takie numery ze szwagrem, żeśmy robili. Będziemy próbować. No. Ja mam pytanie do audytorium. Czy jest tu na sali jakiś Białorusin, Ukrainiec, Rosjanin, Kazach, z tych nacji, które niby mają napłynąć do naszego kraju? To chciałbym, żeby ręka do góry, czy możemy liczyć na pomoc? Jest. Ja powiem tak. Polska jest pewnym ewenementem na skali Europy. Jesteśmy narodem monokulturowym i nie mamy doświadczenia z wielokulturowością. Jesteśmy dosyć spójni pod tym względem, że w większości są tutaj po prostu Polacy. I powiem szczerze, ja nie zgodzę się z panem, żebyśmy sprowadzali tych wszystkich Mołdawian, Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, bo to nie ten kierunek. Jest lepszy kierunek. Zadbajmy, zróbmy, żeby ta Polska stała się ziemią obiecaną dla młodzieży. I to jest podstawowy kierunek. Jest hasło 3000 becikowego na trójkę dzieci, mieszkanie za 400 parę złotych i to jest możliwe. I idźmy w tym kierunku, a nie ściągajmy Mołdawian. Na koniec wieku zostanie Polaków 16 milionów, jeżeli tego nie zrobimy. Tak.
związku. Znaczy ja sobie prawo do riposty. Polki nie chcą mieć więcej jak dwójkę dzieci. Znaczy jakby chcą mieć jedno dziecko generalnie. Przy takiej sytuacji to się nie zmieni i musimy, ja będę dążył do tego, żeby Polska otworzyć szczególnie na Białorusinów i szczególnie na Ukraińców. Ktoś? Okej, okay, ktoś? Okej, okay. Siadaj. Ale siadaj! Bo poproszę ochroniarzy, żeby cię wynieśli, no. Jeden raz, nie dwa razy. Okej, okay, ktoś ma następne pytanie? Śmiało. Okej, okay, już biegnę. Ja mam takie pytanie, czy jest możliwość współpracy z jakimiś lokalnymi stowarzyszeniami przedsiębiorców, które się tworzą, na przykład... Tak, no my, jak mówię, od przyszłego tygodnia ruszamy z tymi organizacjami. Będą mogły do nas należeć organizacje na bardzo fajnych warunkach i będziemy im stwarzać różnego rodzaju możliwości. Zachęcam do kontaktu. W przyszłym tygodniu jakieś będą już informacje na stronie internetowej, jak te organizacje mogą do nas należeć. No tutaj my musimy stworzyć, że tak powiem, żelazną pięść, tak? Jeżeli skupimy 100-150 organizacji przedsiębiorców pod jednym berłem, stworzymy organizację reprezentatywną, to jeżeli każda z tych organizacji będzie miała jakąś sprawę i jakąś walczyła, to jej siła będzie stukrotnie większa, bo razem z nią pójdzie 100 organizacji i będą się po prostu musieli z nami bardziej liczyć, tak? Nie mówię, że będą się liczyli tam, o Jezu, jak będzie 100 organizacji, to nie wiem, pani Kopacz głowę popiołem posypie, włosienicę założy i powie, macie chłopcy prosty system podatkowy, który wam obiecałam. I dziewczęta, tak? No ale będzie na pewno bardziej musiała się liczyć. Okej, okay, mówił pan o branżach rozproszonych i skupionych, tak? Skoncentrowanych. Skoncentrowanych, właśnie. Ja działam w rozproszonej totalnie, nie mam żadnego pomysłu, jak pójść w stronę skupienia, dlatego jestem ciekaw, jakie to są błędy, które pan wspominał, które się na tym... No, mylenie tych sektorów, no bo po prostu to są pewne uwarunkowania systemowe. Ja tu sobie nastawiłem maszynkę, żebym tylko teraz ja będę ją potrafił wyłączyć. Jak się to wyłącza? Po prostu dla sektorów rozproszonych są ograniczenia systemowe. Nie da się przejść z sektoru rozproszonego do sektoru skoncentrowanego, tak? Nie da się, ponieważ sektor rozproszony to są niskie bariery wejścia, czyli no, zakład fryzjerski otworzyć, restaurację otworzyć, hydraulikę otworzyć, czy tam sklep otworzyć. To jest niska bariera wejścia, tak? Brak efektu skali i kosztów jednostkowych. Czyli nie wiem, strzyżenie jednego obywatela kosztuje dla przykładu 10 zł, setnego obywatela też kosztuje 10 zł. Sektory skoncentrowane powstają w tych obszarach, gdzie jest bardzo wysoka bariera wejścia i efekt skali. Czyli jak mówiłem, pierwszy samochód, $1 miliard, kogo stać na wyprodukowanie pierwszego egzemplarza nowego modelu? W tej chwili może 6, może 7 firm na świecie. Tak? A każdy następny już kosztuje $500 czy 1000. I to są te bariery nieprzekraczalne. Natomiast jak ktoś w sektorze rozproszonym szarpie się, żeby, nie wiem, stworzyć wielką firmę, no to los jest jego przesądzony. No widziałem to dziesiątki razy, o tak powiem. Witam wszystkich. Chciałbym się zapytać o jedną rzecz, ponieważ mówił pan, że cały czas pan wierzy, że ustawa VAT może być zmieniona i można to zmienić. Każdy wiemy, jak ustawa VAT wygląda. I pytanie jest takie, jeżeli miałby pan pełną taką inicjatywę, jak zacząć, żeby to zmienić, ponieważ dobrze wiemy, że jest duże lobby i nie tylko rządu, ale również firm szkoleniowych, które automatycznie, kiedyby to prawo było bardzo uproszczone, straciłyby klientów. Czy jest jakiś taki, widzi pan jakiś model, od czego zacząć, żeby to ruszyć? I może zacząć w tym kierunku działać. Dziękuję. Znaczy, no model to jest proste, to jest kwestia woli politycznej i przywództwa politycznego, tak? Jeżeli będzie polityk zdecydowany, znaczy ja na przykład nie rozumiem kompletnie Platformy, no zwróćcie uwagę, oni przeprowadzili, nie chcę tutaj wchodzić, czy to słuszne, czy niesłuszne, dla mnie słuszne, dla kogoś może być niesłuszne. Dwie bardzo trudne rzeczy. Pierwsze to jest podniesienie wieku emerytalnego i na tym się nie skończy skądinąd. Obojętnie kto będzie rządził, nawet będzie rządził Piotr Duda, będzie musiał podnieść jeszcze dalej.
To jest pierwsza rzecz. Druga, rozgonienie tego OFE, tego towarzystwa. Tu jutro będziecie mieli profesora, z którym jestem w gwałtownym sporze w sprawie tej instytucji. To są bardzo trudne rzeczy. Czyli Tusk miał jakąś... Dlaczego on nie zrobił czegoś, co jest łatwiejsze, co przyklasnęłaby mu cała Polska, pół górnika by pod Warszawę nie przyjechało opony zapalić. Dlaczego on nie uprościł systemu podatkowego? Ja tego nie rozumiem. Znaczy wiemy, jak to się odbywa. No, słyszałem tą narrację już kilka razy. Przyszła do niego partia ministra Kapicy z Ministerstwa Finansów. Powiedzieli mu, że się nie da, że to niemożliwe, że Polska się zadaje, że wszyscy kradną, wszyscy oszukują, trzeba jeszcze bardziej skomplikowane, jeszcze więcej kontroli i tak dalej, i tak dalej. I go przekonali. Natomiast ja wierzę, że pojawi się w końcu jakiś przywódca polityczny, który będzie, nie da się omamić, bo gwarantuję wam, i Tusk, i wszyscy przed nim naprawdę chcieli. Naprawdę chcieli. Mieli szczerą wolę, żeby ten system nasz podatkowy, który jest, zdaje się, chyba 113 miejsce na świecie, za Tanzanią, naprawić, tak? Tylko przyszli do nich i im wytłumaczyli. Ale ja wierzę, że się pojawi ktoś taki, któremu się nie da tego wytłumaczyć i to zmieni, no. Oni teraz, jakiś tam bełkot, ten biedny i nieszczęsny figurant i nominant Marka Belki, Szczurek, mówi, że on komisję kodyfikacyjną powoła i on będzie 5 lat pisał ustawy podatkowe. No, Wilczek, ustawę zmieniającą ustrój. Teraz ustroju nie trzeba zmieniać. Wtedy zmieniającą ustrój napisał z jednym prawnikiem w tydzień. I na podstawie tej ustawy stworzono 6 milionów miejsc pracy. Także to jest kwestia woli politycznej, z tym, że jeżeli chodzi o podatki, to naprawdę wezwania do podatków, do obniżenia podatków są, ja nie chcę nikogo denerwować, no ale są w tej chwili bez sensu, bo tego się nie da zrobić. Pierwszy etap to jest uproszczenie podatków, drugi etap to jest zmiana struktury opodatkowania, trzeci etap to jest reforma finansów publicznych i dopiero wtedy możemy mówić o obniżaniu podatków. Wcześniej jest to po prostu politycznie niemożliwe, nie da się. Bez reformy finansów publicznych nie będzie żadnego obniżenia podatków. Nikt tego nie zrobi, bo się państwo zawali. No. Witam wszystkich. Ja mam pytanie jeszcze, wracając do pana działalności w celu zrzeszenia, że tak powiem, przedsiębiorców z całej Polski. Czy pana zdaniem nie byłoby lepiej tego zrobić pod, nazwijmy to, jednym szyldem, zamiast zrzeszać poszczególne, nie wiem, organizacje z Poznania czy z jakichś mniejszych powiatów i tak dalej, tak żeby stworzyć przeciwwagę dla tych 4000 korporacji, które mają największy wpływ, jeżeli chodzi o tworzenie przepisów podatkowych, czy żeby stworzyć jakąś możliwość lobbingu w celu zmiany tej słynnej ustawy o VAT, o której teraz tutaj dużo rozmawiamy. Znaczy, to tak ma wyglądać. No my chcemy te organizacje skupić pod jednym szyldem. To tak ma to wyglądać, no tylko, że to jest... Proszę? W tej chwili to są, nazwijmy to, organizacje, które różnie się nazywają, nazwijmy to, tak? No tak, no ale one mają też, bo wie pan, one muszą działać w dwóch wymiarach, tak? One muszą działać lokalnie, bo muszą być lokalnie osadzone jakoś, a jak one, nie wiem, ja mam dom nad Bugiem i tam też jest mała organizacja przedsiębiorców, która skupia 3 przedsiębiorców. No jak ona zacznie się zajmować sprawami warszawskimi, to nikt nie będzie szanował, nawet pod sklepem piwa im nie postawią. Nie, nie chodzi mi o to, tylko chodzi mi o sytuację, w której zrzeszymy 100 organizacji, bo nieważne jaka w tej chwili będzie liczba, i każdy będzie wołał co innego. Nie będzie wołał co innego, no bo one się wybierają jakieś władze, mają jeden szyld i przemawiają jako jedno, także to tutaj to nie mam tego typu obawy. Zresztą tak działają te organizacje dużego biznesu, jak Pracodawcy RP czy Lewiatan. Oni też skupiają różnego rodzaju organizacje, ale występują jako jedno. Czy z tymi statystykami, a propos w pierwszym roku, że 4 firmy na 5 się zamykają, to nie jest tak, że w ciągu tego pierwszego roku ci słabi się rzeczywiście zamykają, ci szybsi już wiedzą, że muszą zmienić, zamykają swoją działalność, ale zakładają inną formę działalności i rozwijają się, a ci średni po prostu zostają i to właśnie, to są te 4 firmy na 5, które gdzieś tam zostają, przychodzą dalej. Nie analizowałem tego aż tak, no 4 na 5 upada, tyle, no kończy działalność, natomiast no przyczyn, pewnie są jakieś pogłębione badania, co tam się dzieje i dlaczego, ale mi się wydaje, no, że no, to podstawową, zawsze na końcu, jakby na to nie patrzył, jest jedna przyczyna. Ludzie nie chcieli kupować jego produktów.
To co, Czarku, muszę ci powiedzieć, że jak na związkowca, to całkiem dobrze mówisz. Miło było wreszcie na żywo poznać. Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego.